pojawiła się zabawna sytuacja. Niejaki pan Patlewicz zaczął oceniać moje wypowiedzi na różnych forach. Generalnie podstawą był wywiad, którego udzieliłem panu Mosakowskiemu w przerwie między referatami dotyczącymi służby zdrowia, konkretnie błędów, jakie powstają w czasie leczenia tak zwanego przymusowego stosowanego przez NSZ. Procedury stosowane przez NSZ nigdy nie były przebadane w Polsce jakościowo, czyli czy są skuteczne w naszych warunkach, czy nie są skuteczne. Dostajemy pewne wykazy i prykazy i musimy to wykonać. Żadna z klinik, która stosuje procedury NFZ-u, nie publikuje danych dotyczących ich skuteczności, czyli ile osób leczono daną metodą, ile osób wyleczono, ile wróciło do pracy, po jakim okresie wrócili do pracy, czy też musieli przejść na inwalidztwo. W trakcie przerwy pan Mosakowski, mówiąc delikatnie, złapał mnie w sidła i udzieliłem krótkiego wywiadu na tematy historyczne związane z panem Piłsudskim, Ginetem Selmanem. Oczywiście popełniłem dwa błędy i to bezdyskusyjne, bo wiadomo, że cesarz Klaudiusz to jest 46 rok, a nie 406, tak samo jak Wilhelm Zdobywca to jest 1066, a nie 1076. Praktycznie nie ma usprawiedliwienia, bo nie powinno się to zdarzyć, ale jeszcze raz powtarzam, odbyło się to w przerwie między wykładami zupełnie innej tematyki. Co jest charakterystyczne w wywiadzie pana Patlewicza, czy wykładzie pana Patlewicza? On nie jest sam, to jest czwarta czy piąta strona internetowa, która dokonuje tego rodzaju analiz. One wszystkie opierają się na jednej wspólnej zasadzie, teorii spiskowej. Czy rzeczywiście istnieje coś takiego, co można nazwać teorią spiskową? Nie wiem, czy osoby używające tego terminu wiedzą, kiedy to pojęcie się pojawiło, ale ono się pojawiło w latach 50., 60. i zostało stworzone na specjalne życzenie CIA. CIA, szkoląc w swojej szkole przyszłych premierów czy prezydentów krajów trzeciego świata, właśnie w momencie zadawania trudnych pytań poleciło odpowiadać pojęciem teoria spiskowa. W Polsce pierwszym takim osobnikiem, który użył tego pojęcia, był Aleksander Kwaśniewski jeszcze w 89-90 roku. Rzekomo ktoś tam wietrzy jakiś spisek i to wszystko można wrzucić do kosza. Problem polega na tym, że większość tych teorii spiskowych po 5, 10 czy 15 latach zostaje uznana za prawdziwe. Wychodzą na jaw nowe dokumenty, ujawnia się nowe fakty i to, co w danym momencie nazywano teorią spiskową, nagle okazuje się bezsprzecznym faktem. To jest pierwsza rzecz. To samo zresztą jest nie tylko w wywiadach telewizyjnych czy internetowych, ale także w całej masie publikacji prasowych. Proszę pamiętać, że wszystkie te internetowe wydania znajdują się na forach polskojęzycznych, ale niemieckich właścicieli, czyli realizują pewną politykę, która nie jest polityką wewnętrzną, tylko narzuconą z zewnątrz. Generalnie opierają się oni także na publikacjach tak zwanej szkoły krakowskiej czy lwowskiej, czyli instytucji opłacanych przez prawie 150 lat przez Wiedeń czy Berlin. Konkretnie, teoria, że jakoby Kazimierz Wielki, aktualnie wnoszony na pomniki, miał jakąś kochankę Esterkę, została wymyślona w XIX wieku przez rabinów szkoły praskiej i narzucona Krakowowi. A dzisiaj po mijeniu ponad 100 lat nadal się przypomina jakąś tam kochankę Kazimierza Wielkiego. Zresztą próbuje się z tego króla stworzyć coś bardzo, bardzo wzniosłego i przypisuje mu się rzeczy, które absolutnie nie mogły mieć miejsca. Na przykład, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, bo wyburował podobno 46 zamków. No tylko nigdy nie możemy znaleźć tych zamków na granicach Rzeczypospolitej. Przypisuje mu się zamki znajdujące się w środku państwa, co zupełnie wyklucza logikę myślenia, no bo po co budować zamki w środku państwa zamiast obrony granic na jej rubieżach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz.
Polska za czasów Kazimierza miała około 2,5-3 miliony mieszkańców. Państwo, które dysponowałoby tak małą siłą roboczą, nie byłoby w stanie wybudować 46 zamków. My nie znamy, przynajmniej historycy nie opublikowali do tej pory kosztów budowy jednego czy drugiego zamku, ale mamy dane dokładne angielskie i taki zamek przeciętny w Walii, które stoją do dzisiaj, bo nie zostały zburzone, kosztował od 3 do 5 miliardów funtów, czyli tyle mniej więcej, co elektrownia jądrowa. Proszę zauważyć, że jak junta wojskowa podjęła próbę budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, to 40-milionowy prawie kraj nie był w stanie wygospodarować w ciągu 10 lat takiej kwoty, żeby tą elektrownię ukończyć. Czyli 40-milionowy kraj z trudem budowałby jeden zamek. A tutaj historycy, nie wiadomo skąd i gdzie i kiedy, twierdzą, że za czasów Kazimierza Wielkiego, czyli 10-krotnie mniejszą liczebnością kraju, wybudowano aż 46 takich zamków. I to w dodatku w centrum kraju. Podobnie wygląda sprawa budowy zamków krzyżackich. Proszę zauważyć, że rzekomo Krzyżacy na nas napadali w bardzo okrutny sposób, ale żaden z Jagiellonów nigdy nie wybudował na granicy z Krzyżakami jakiejś tam strefy obronnej zamków. Zamki natomiast na Kresach, budowane jako ochrona przed Tatarami, powstały dopiero w 1600 latach, czyli w XVII wieku. Proszę zauważyć, że te zamki budowane na naszych terenach musiały mieć swoich rzemieślników, robotników i tak dalej. A my nie znamy takich korporacji kamieniarzy czy cieśli czy tak dalej, które by były w stanie taki zamek olbrzymi budować i to wiele takich zamków w tym samym czasie. I nikomu to nie przeszkadza w Polsce, to ogłupianie ludności. Proszę zauważyć, że żaden z tych krajów, które były dookoła Polski, też nie budował takich zamków. Przyczyny mogą być różne, ale zamki powstawały na stronie zachodniej naszego kraju, a nie na wschodniej, pomimo że jeszcze w 1505 roku najazd tatarski doszedł do gór świętokrzyskich i zniszczył tamtejsze miasta. Świadczy to jednoznacznie, że organizacja państwowa za czasów Jagiellonów wcale nie była tak dobrze rozwinięta, skoro pozwolono Czambułowi tatarskiemu gdzieś tam z Krymu przejść przez całe Podole i wejść do środka Rzeczypospolitej. Żaden z hetmanów nie przygotował za czasów Zygmunta Starego takiej obrony, żeby taki Czambuł został rozbity już gdzieś na granicach, tylko spokojnie wszedł do centrum Polski. W związku z tym wszelkie dzisiejsze baśnie o jakiejś tam wielkiej Polonii to jest nic innego jak tworzenie nowego mięsa armatniego, które ma być użyte nie wiadomo oficjalnie przez kogo i w jakim kierunku. Wysyłanie Polaków do Afganistanu czy Iraku nie ma żadnego uzasadnienia w polskiej racji stanu. Jeszcze za czasów lat 70., 80. nasi inżynierowie doskonale pracowali w Iraku. Nasze drogi w Afganistanie, na przykład z Termezu do Kabulu, budowali właśnie polscy inżynierowie. I to było ewidentnym, dobrą praktyką polityczną. Obecnie, po zlikwidowaniu polskiej floty rybackiej, po zlikwidowaniu polskich szkół, praktycznie nigdzie nie mamy kontraktów zagranicznych, które by dawały dochód państwu. Kolejną sprawą, którą się zawsze zajmują tacy osobnicy, nie wiadomo przez kogo opłacani, bo ci młodzi ludzie nigdy nie podają źródła swojego utrzymania, jest sprawa zmiany tematu dyskusji. Jeżeli tematem dyskusji jest tam przykład jakiś, to oni wpisują uwagi. Oj, za głośno było na sali, och, po co te dzieciaki tam biegały, och, czy te matki nie mogły tych dzieciaków poskromić i tak dalej. Ewentualnie ten sam osobnik, ale z dwóch czy trzech różnych komputerów, podgrzewa dyskusję twierdzeniem zupełnie odbiegającym od tematu referatu. Po tym bardzo łatwo można rozpoznać tak zwaną
agenturę troli. Jeżeli na przykład ktoś mówi, że znany lekarz angielski Edward Jenner wynalazł szczepionki, to z góry wiadomo, że to jest kłamstwo i oszustwo, bo nigdy nie było żadnego lekarza Jennera w Anglii. Był, nazwijmy to, balwierz czy sprzedawca rozmaitych specyfików, między innymi składających się z prażonych małż nawozu końskiego, mieszanych razem, jako najlepsze lekarstwo na bóle gardła czy szkarlatynę. Proszę pamiętać, że w tych czasach generalnie lekarze nie rozróżniali na przykład ospy od innych zachorowań. Jeszcze 60 lat przed Jennerem specjalna komisja królewska stwierdziła, że jeżeli ktoś sądzi, że można zarazić się zmianami występującymi na wymionach krów i to ma spowodować ospę, to jego myślenie jest podobne do tego, że gdyby nosił parasol, to deszcz nie będzie padał. To pisali 200 ponad lat temu naukowcy jak najbardziej renomowanych instytucji. A dzisiaj traktuje się nas jak takie lalki bezmyślne, którym wszystko można wmówić do głowy i nadal się podaje, że Jenner uratował ludność od ospy. Takich przykładów można by całą garść podrzucić. Jednoznacznie one świadczą, że celem takiego osobnika jest nie podanie dodatkowych tematów, tylko zamieszanie i odwrócenie uwagi od tematu głównego, jakim jest okradanie społeczeństwa. Od czasu wprowadzenia bowiem przymusu podatków zdrowotnych, żaden z rządów przez ostatnie 30 lat, nie mówię o tych rządach komunistycznych, bo to wiadomo, że inna była opcja, nie rozliczył się, na co idą pieniądze. Na przykład pan Radziwiłł był tylko 2 lata ministrem, a wyprowadził z kasy ponad 270 czy 80 milionów złotych na szczepienia między innymi przeciwko pneumokokom, czyli przeciwko dwoince zapalenia płuc, które na początku lat 90. ubiegłego wieku zmieniono nazwę na pneumokoki, bo to groźniej brzmi. Dwoinka zapalenia płuc była bakterią, która miała duże znaczenie w XIX wieku. Od chwili wprowadzenia antybiotyków, czyli od ponad 80 lat, praktycznie jest to choroba pomijalna. Ale dzięki zmianie nazwy i dzięki całej masie troli na pieniądze rządowe, czyli nasze zatrudnianych, wprowadzono strach przed tą chorobą. I taki jest cel wszelkiego rodzaju troli. Dlaczego nie należy brać poważnie takich wypowiedzi tych rozmaitych stron internetowych, które się interesują nagle czymś tam? Otóż poziom pana Patlewicza jest taki, że on do dzisiaj, mimo że twierdzi, że skończył jakieś tam szkoły historyczne, stara się udowodnić, że City of London Corporation to jest tylko i wyłącznie dzielnica Londynu, mimo że na temat państwowości tego organu czy organizmu, nawet już pan Michalkiewicz się wypowiadał. Nie ma sensu prowadzenie dyskusji na tak niskim poziomie, bo to jest tylko strata czasu dla słuchaczy. Problem natomiast jest jeszcze inny. Otóż wprowadza się tylnymi drzwiami gloryfikację bohaterów, którzy tak naprawdę byli zdrajcami. Tutaj przykład jest ewidentny pana Gineta Semeta, zwanego w Polsce Piłsudskim. Jeszcze do lat 60. włącznie gloryfikowano tego pana w podręcznikach szkolnych jako przyjaciela Lenina, bo podobno razem pracowali w Łodzi nad wydawaniem dziennika dla robotników w nazwie Robotnik. Dziennik ten był drukowany w Anglii, w City i dopiero tam wydrukowany przychodził do Polski. Piłsudski był agentem nie tylko City, ale także przedtem, wcześniej pruskim i japońskim, a niektórzy twierdzą, że nawet ochrony carskiej w młodości. Taki człowiek doskonale się nadaje do manipulacji, bo mają wszyscy na niego haka. Konkretnie. W Polsce nagle powstały drużyny strzelca,
powstał, gdyby organizacja odnowiona Strzelca. Trzeba przypomnieć, że Strzelec, którego finansuje obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej i udziela mu zarówno mundurów, jak i możliwości posługiwania się czy strzelania, to jest organizacja założona w maju 14 roku przez wywiad niemiecki. Niemcy założyli specjalnie dla Piłsudskiego Strzelca jako organizację odmienną od drużyn strzeleckich, które były w Lwowie i prowadzone były przez generała Hallera, wówczas jeszcze kapitana. Piłsudski, i wszyscy o tym wiedzieli, nie był w stanie stworzyć żadnych legionów. Jak się zgłosił w 1913 roku do wywiadu austriackiego, twierdząc, że posiada 100-tysięczną organizację na terenie Kongresówy, czyli prewisjalnego kraju, to dostał obietnicę po naradzie szefów wywiadu, że 100 tysięcy karabinów i 3 miliony patronów zostanie przygotowanych. Ale w maju zgłosiło się tylko nieco ponad 100 osób. Wszyscy wówczas wiedzieli, że to jest organizacja niemiecka dywersyjna i że nie należy w tym się brać udziału ani to mieszać. Cała legenda o Piłsudskim powstała dopiero tak naprawdę po jego śmierci, czyli zaraz po przewrocie majowym, kiedy zaczęto tworzyć Wojskowe Biuro Historyczne, które do dnia dzisiejszego właściwie nie wyjaśnia podstawowych spraw. Proszę zauważyć, tak zwana Bitwa Warszawska. Były dwa korpusy, które szły na Polskę. Jeden to był korpus prowadzony przez Stalina i Budionnego na Lwów i Wiedeń. Drugi to był korpus prowadzony przez Tuchaczewskiego na Warszawę. Tuchaczewski prowadził swoje wojska szybciej niż Budionny i nastąpiła pewnego rodzaju rywalizacja, kto jest lepszy. Jak Tuchaczewski ogłosił, że za kilka dni zajmie Warszawę, no to tamci na południu Polski jak gdyby zaczęli trochę go bojkotować i nie przyszli z pomocą do Warszawy, tylko opóźnili swój marsz na Warszawę o kilka dni. Co się stało? Otóż w tym czasie generał Rozwadowski przygotował kontrnatarcie z północy i z południa, które miało zamknąć, to był tak zwany manewr kanejski, miało zamknąć wojska Tuchaczewskiego w Kleszczach i zlikwidować sprawę agresji czerwonych na Polskę. Na czym polegał problem? Ano na tym, że to książę Skorbogacki bronił i miał otrzymać Ukrainę, a wojska Śmigłego walczyły właśnie z księciem Skorbogackim i generałem Kellerem, który dowodził obroną Kijowa, a nie żadnymi czerwonymi. Wojna na Podolu i Kresach trwała dlatego tak długo, że Piłsudski, który został mianowany na naczelnika państwa polskiego jako komendant i naczelny wódz, kilkakrotnie zmieniał dowódców frontu wschodniego, tego właśnie ukraińskiego, dając na szefów albo jakiegoś tam marynarza, albo jakiegoś piechociarza. Nikogo, kto by umiał dowodzić pułkami kawalerii. W tamtych terenach drogi i kolej była słabo rozwinięta, więc najlepszym środkiem transportu była właśnie kawaleria. W związku z tym, że dowódcom frontu ukraińskiego zawsze zostawał ktoś niekompetentny, mianowany przez Piłsudskiego i najczęściej po kilku miesiącach odwoływany, nigdy nie udało się przeprowadzić żadnej większej ofensywy tak, żeby zniszczyć w zarodku te bandy, które napadały na Polskę. W sierpniu, kiedy wojska Tuchaczewskiego zbliżały się do Warszawy, Piłsudski najzwyczajniej w świecie uciekł z Warszawy, podając się do dymisji i ten dokument jest publikowany w wielu publikacjach książkowych. O tym pisze zarówno Jędrzej Gertych, jak i inni historycy owych czasów. Natomiast
Wojskowe Biuro Historyczne pomija sprawę całkowitym milczeniem i nadal uważa, że Piłsudski to był jakiś dowódca. Przewrót majowy wykonany został za pieniądze City of London Corporation w wysokości 800 tysięcy funtów. W przeliczeniu na język polski i złotówki tamtego okresu 800 tysięcy funtów to było ponad 4 miliony złotych. Dlaczego do dnia dzisiejszego Wojskowe Biuro Historyczne nie rozliczyło się z tych pieniędzy? To znaczy, komu Piłsudski te pieniądze podarował i w jakiej wysokości? Jacy generałowie, którzy później awansowali w dziwny sposób, byli tak naprawdę jurgielnikami? Proszę wziąć pod uwagę, że 10 lat później aż 6 generałów polskich uciekło z pola bitwy, zostawiając armię samopas. Do dzisiaj nie wyjaśniono tej sprawy. Nie wiemy także, dlaczego obrona w 1939 roku została postawiona, czy wydatki zostały przeznaczone w większej mierze na zakup okrętów, które miały rzekomo bronić wybrzeża polskiego, a na 2-3 dni przed wybuchem wojny już spokojnie wypłynęły do Anglii. Jest to tajemnica bardzo dziwna. Okręty miały do Polski ze stoczni zachodnich przypłynąć jeszcze w 1942-1943 roku, bo tak były ustawione kontrakty. Oczywiście nie przypłynęły, bo Polski w tym czasie nie było. Pytanie. Te stocznie istnieją do dnia dzisiejszego. Dlaczego pieniądze wraz z procentami nie zostały w Polsce zwrócone, skoro nie wywiązały się te stocznie z zamówienia? I znowu cisza. Wojskowe Biuro Historyczne nie próbuje nawet rozwiązać takich spraw. Kto podpisywał te umowy? Na jakich zasadach? Na jakim koszcie? Piłsudski próbował dostać pożyczkę. Banki odmówiły mu, z wyjątkiem jednego, Dillon Ritza. I Piłsudski zastrzegł sobie, że 20% tej pożyczki pójdzie na jego prywatne konto. I per analogiam, obecnie mamy także informację, że kolejne rządy biorą pożyczki. Pytanie brzmi, w Polsce obowiązuje system prawny, że Sejm uchwala budżet na dany rok, a rząd tylko wykonuje ten budżet. To na jakiej podstawie prawnej rząd bierze pożyczki, który się potem nie rozlicza przed nikim? Jeżeli wierzyć temu, co podano oficjalnie w internecie, w prasowych wystąpieniach, to na przykład taki pan Marcinkiewicz pobrał chyba 67 czy 76 miliardów euro. To w tym czasie było prawie 250 miliardów złotych, a budżet państwa wynosił 300 miliardów. Pan Marcinkiewicz był tylko pół roku premierem. Na co te pieniądze zostały wydane? I gdzie się podziały jakiekolwiek rozliczenia z tych pieniędzy? Już pan Falcman, świętej pamięci, pytał się, gdzie jest księga wydatków i zadłużenia państwa. I żaden z ministrów ówczesnych rządów od 1990 roku nie umie pokazać takiej księgi. Czyli innymi słowy, ktoś bierze pożyczkę, coś tam podpisuje, nie wiemy, na co te pieniądze poszły, nie wiemy, czy w ogóle do Polski wpłynęły, natomiast potem nas się obciąża, że musimy spłacać długi. Jakie długi? Czyje długi? Jeżeli potraktujemy, tak jak to przyjęto w 1989 roku, że rządy komunistyczne to była okupacja pewnego rodzaju i brali te pożyczki na swoje konto, to dlaczego naród musi to spłacać? Nikt nie usiłuje na to pytanie odpowiedzieć. Proszę zauważyć, najmniejsza firma, firemka, jak miany ma roku, to robi bilans budżetu. Kasjerka w Supersamie robi bilans tego, co została po swojej koleżance. A tutaj, dysponując olbrzymimi kwotami, wielokrotnie większymi niż budżet państwa, poszczególni premierzy czy ich rządy pobierają pieniądze nie wiadomo od kogo, bo nie jest to nigdzie przedstawiane,
i nie wiadomo na jakich zasadach i najważniejsze, nikt nie wie na co zostały te pieniądze przeznaczone. No bo to, co Sejm ustala, powiedzmy te 300 czy 350 miliardów złotych rocznie, to jest rozdysponowane na szkoły, wojsko i tak dalej. A w tym, w tej sytuacji ta dodatkowa pula pieniędzy jest rozprowadzana właściwie bez żadnego dowodu i bez żadnego pokwitowania, nie wiadomo gdzie. I proszę zauważyć, że żadna z tych stron internetowych typu pana Palkiewicza nigdy się nie zajmuje takimi sprawami. Ta historia ich nie obchodzi. A zwracają uwagę na jakieś tam zupełnie obojętne sprawy. Sprawa pieniędzy jest w ogóle bardzo istotna, dlatego że podobno teraz znowu rząd wystąpił o 400 miliardów, o miliardową pożyczkę i znowuż nie wiadomo, na co ona ma zostać przedstawiona. Natomiast tworzy się strzelca i firmuje to jako organizację paramilitarną, oficjalną MON-u, a drużyny strzeleckie właściwie nie istnieją i nie mogą dostać nawet starych drelichów z demobilu. Jest to zagadkowa działalność rządu. Pan Patlewicz przedstawił na swojej stronie rzekomy rodowód piłsudskiego Gineta Selmana. Problem polega na tym, że wszystkim zarzuca, że nie poznają żadnych źródeł informacji, że nie informują, skąd wzięli taką czy inną ciekawostkę, natomiast sam tworzy sufitu życiorys tego agenta i też nie podaje żadnej informacji. Dotyczy to większości takich osobników, którzy usiłują podważać jakieś tam inne tezy czy inne wypowiedzi. Od swoich dyskutantów żądają podania informacji, a skąd to jest, natomiast sami nigdy nie podają. Pan Patlewicz to wyjątkowa osoba, bo nawet w jego książce, którą specjalnie kupiłem już dawno i chciałem nawet recenzję zrobić, która nosi bardzo ciekawy tytuł Historia polityczna Polski, nowe spojrzenie. Otóż nie jest to żadne nowe spojrzenie, tylko nowe wydanie starych opracowań powstałych monarchii austro-węgierskiej, czyli naszych okupantów. Nie podaje żadnych danych, które by nie były znane i które by były odpowiedzią na ten bełkot intelektualny, który stworzyły szkoły krakowskie czy inne. Generalnie o co chodzi? Otóż dobrymi historykami, ale w tym okresie rozbiorów był pan Koneczny profesor, był pan Szajnocha. Nie znajdziemy śladu ich opracowań w tejże książce pana Patlewicza. Natomiast są podane jako literatura uzupełniająca pozycje drukowane po przemianach, czyli po 2000 roku praktycznie. Czyli coś, o czym już kiedyś informowałem państwo, że w 1995 roku na zjeździe, kongresie w Berlinie, znajomi z kongresu uprzedzali mnie, że w Polsce pojawi się cała masa czasopism medycznych, historycznych i książek, które zmienią nam historię i będą propagowały właśnie tamte tezy. Możecie państwo pojechać na pierwszą lepszą stację benzynową i jest 6 czy 8 wydawnictw historycznych, nowych informatorów typu Focus Historia czy jakieś inne. Praktycznie 80-70% informacji tam jest prawdy, ale właśnie tam się przemyca te wszelkie dla nas bzdurne informacje dotyczące naszej historii. Tworzy się nam bohaterów, nie tych prawdziwych, którzy bronili Polski, tylko tych, którzy mają obecnie być uznawani za bohaterów. Pan Patlewicz ani inni tego rodzaju historycy nigdy nie podają źródeł swoich przemyśleń czy swoich dywagacji. I to jest zasadnicza różnica, ponieważ o ile w wywiadzie nie opieram się, nie podaję źródeł, to wszystkie moje wywiady są oparte na publikacjach, które się znajdują w internecie, gdzie są te źródła podane. Czyli innymi słowy, dla chcącego nic trudnego. Wywiad jest tylko po to, żeby zasygnalizować pewne tematy, a nie żeby je wyjaśniać. W związku z tym czasowym i możliwościami, powiedzmy, obrazowymi, nie można wszystkiego podać
krótkim odcinku czasu. Ale dla chcącego nic trudnego, może sobie to znaleźć i znaleźć źródła, skąd pochodzą dane cytaty. Zastanawiające jest więc, dlaczego teraz nagle aż 5 czy 6 witryn występuje przeciwko staremu doktorowi. No bo jeżeli ja opowiadam bajki, no to nie powinno to nikogo denerwować, no bo przecież staruszek jest po to, żeby bajki opowiadał. Jeżeli natomiast mówiłem prawdę, no to w ten czas komuś tam mocno musiałem nadepnąć na odcisk, żeby aż tyle stron uruchomić przeciwko mnie. A my prowadzimy na przykład Muzeum Sybil Pro Memento od prawie 93 roku, czyli ponad 20 lat. Zgłasza się do nas bardzo dużo Sybiraków, żołnierzy NSZ, którzy nam opowiadają, jak to było naprawdę i co się działo w tamtym okresie. Jako ciekawostkę podam, że ostatnio miałem przyjemność zobaczyć Krzysztopol, słynny zamek w masywie Gór Świętokrzyskich. I zdziwienie było moje wielkie, że o Jędrusiach nie ma, powiedzmy, w punktach PTT-ku czy jakichś tam informatorach historycznych ani śladu. A przecież to był jeden z największych oddziałów partyzanckich działających na tamtych kresach. Ponad 300 osób należało do tego zgrupowania. Zgrupowanie, które nie podlegało nikomu w Anglii i potrafiło wyzwolić kilka więzień, uwalniając od 100 do 200 uwięzionych, którzy mieli wyjechać, wywiezieni, zostać do Oświęcimia. Dlaczego u nas tą historię, która była prawdziwa, się zamazuje albo puszcza w zapomnienie, natomiast tworzy się takich Piłsudskich, jak i bohaterów? I to jest chyba główna przyczyna, dla którym stary doktor przeszkadza. To samo zresztą dotyczy medycyny, ale nie będę o ten temat mówił, ponieważ ktoś już opracował film, kto powoduje nagonkę na doktora Jaśkowskiego. Na zakończenie jeszcze jedno zdanie. Otóż pan Padlewicz, z cechą charakterystyczną dla pewnej nacji, nie zapomniał reklamować swojej nowej książki o bohaterach rzekomo polskich. Po zapoznaniu się z tąże książką Historia polityczna Polski, nowe spojrzenie, odradzam zakup jakichkolwiek książek pana Padlewicza. To jest tylko zamieszanie i miejsce na ścianie, którego za dużo w naszych mieszkaniach, w blokowiskach nie ma.